5 czerwca, wtorek, z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy się, was nie poszarpały. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega prawo i prorocy. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia. A mało jest takich, którzy ją znajdują. Czasem można się zdziwić, że jakieś czysto ludzkie przekonania, czy to zasady społecznego funkcjonowania, można znaleźć na kartach Pisma Świętego. Jedną z takich życiowych zasad, o której wspomina Jezus, a której korzenie znajdujemy już w filozofii chińskiej w V wieku przed Chrystusem, jest powiedzenie: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Pan Jezus sformułował to nieco inaczej, mówiąc swoim uczniom: wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Troszeczkę inaczej, ale sens podobny. Niezależnie, moi kochani, od wiary i zaangażowania religijnego, od orientacji politycznej, statusu społecznego, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Abyśmy ludzie, których dzisiaj spotkamy, odczuli naszą miłość, życzliwość, abyśmy potrafili im udzielić pomocy, abyśmy też umieli o nią poprosić, abyśmy umieli dotrzymać słowa, które obiecujemy. Mamy wiele w naszym życiu oczekiwań względem innych i mamy prawo je mieć. Ale oni też mają oczekiwania względem nas i też mają prawo je mieć. Możemy podziękować dzisiaj Jezusowi, że swoim autorytetem, słusznością zasady, istniejącą już tyle lat przed Jego narodzeniem, pokazuje, że warto z miłością wychodzić do drugiego człowieka, że warto tą miłością dzielić się. To, co ja chcę, aby mi czyniono, niech czynię i drugiemu człowiekowi. Bo my nieraz zastanawiamy się, skąd tyle zła jest od innych wobec nas. Ale warto zapytać się, sięgnąć głębiej, czy ja też tego zła nie daję drugiemu człowiekowi. Jeśli wymagam, to może zacznę wymagać od siebie. A wtedy łatwiej mi będzie też wymagać od innych. Życzę wam i sobie, abyśmy tę miłość dawali drugiemu człowiekowi. Serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobrego dnia, szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.